Nowa linia iPhone'ów, dwunastek, w całej okazałości posiada złącze MagSafe, które nam pozwala na bezprzewodowe, magnetyczne ładowanie tych urządzeń. No i pojawiają się pierwsze urządzenia przeznaczone do tego na rynku urządzeń bardziej rozsądnych cenowo. Na warsztacie Baseus Wireless Charging, Magnetic Wireless Charging, nigdzie tutaj nie napisali, że to jest MagSafe Charging Port, ale w zasadzie wiemy o co chodzi. W pudełeczku takim auto to przychodzi, mamy informację, że jest to przeznaczone dla serii 12. Musimy mieć odpowiednio telefon przygotowany do tego, żeby się mógł do tej magnetycznej przyssawki zainstalować. Zgodnie z tym, co producent deklaruje na pudełku, mamy możliwość korzystania z napięć zasilacza naszego, który musimy posiadać 5V2A, 9V2A i 12V2A i będzie on obsługiwał zarówno zasilacze, które są w technologii Quick Charge, jak i zasilacze, które są w technologii Power Delivery, czyli QC i PD. W zestawie oprócz ładowarki otrzymamy również przewód, metrowy przewód zakończony wtygiem USB typ C i USB typ A. Trochę jest to rozdwojenie jaźni, bo można powiedzieć, że iPhone'owy zestaw już nie korzysta ani z jednego, ani z drugiego rozwiązania, szczególnie w takiej konfiguracji. Sama ładowarka wygląda bardzo estetycznie, wykonana z dobrej jakości plastiku, jest ona ciężka, ten taki element podtrzymujący ten port ładowania bezprzewodowego wykonany ze stali nierdzewnej, naprawdę wszystko jeśli chodzi o jakość zastosowanych elementów, wygląda bardzo dobrze. Od spodu znajdziemy dużą gumową podstawę, na niej są wszystkie parametry natłoczone. Sama podstawa wykonana jest z plastiku, na tyle znajdziemy gniazdo, złącze USB typ C, na froncie można powiedzieć znajdziemy diodę, no i sam element, do którego będziemy przysysali magnetycznie telefon, posiada możliwość delikatnej regulacji. Tak jak Wam mówiłem, jest to regulacja o mniej więcej 15 stopni. Zgodnie z tym, co deklaruje producent, w podstawie znajduje się zaawansowana elektronika, która ma nam chronić przed jakimś niestosownym zasilaczem. Mamy zaimplementowane wszelakiego rodzaju zabezpieczenia, które mają czuwać nad tym, żeby nie nastąpiła żadna awaria podczas tego, kiedy będziemy z tego urządzenia korzystali. Ja przeprowadzałem testy na moim iPhone'ie 12 Pro, jak widzicie w obudowie, bez problemu przez tą obudowę się przysysa i podkreślam, że nie jest to obudowa, która w jakikolwiek sposób ma coś wspólnego ze złączem MagSafe. Jest to tania obudowa z AliExpressu za 5Z. Oczywiście telefon możemy przyssać zarówno w pionie, jak i w poziomie i również dzięki temu, że mamy delikatną możliwość regulacji, możemy sobie ten telefon odpowiednio do własnych potrzeb stosować. Po ściągnięciu obudowy on się przysysa nieco mocniej. Wiadomo, że tutaj grubość obudowy ma znaczenie, ale zarówno w obudowie, jak i bez obudowy on się trzyma pewnie i solidnie na tej ładowarce. Na pewno sam przypadkowo nie spadnie. Przeprowadziłem testy na w miarę rozładowanym iPhone'ie. Doprowadziłem go do wyładowania mniej więcej do 20%. Uruchomiłem, zasiliłem go zasilaczem z, no, 100-watowym, można powiedzieć, z dużym zapasem energii i oczywiście ładowanie jako takie nie nastręcza żadnych problemów, niemniej jednak nie uzyskałem nigdy większej mocy niż około 10, czasami skakało do 11 watów. To, co jest wyszczególnione na pudełku, to jest wyszczególnione, że maksymalnie 15 watów. Wiadomo, że im telefon jest bardziej napełniony, im mniej miejsca wolnego zostaje w baterii, tym ten prąd i jednocześnie moc będzie niższa. Przy 20% rozładowaniu on powinien przyjąć maksymalną moc, jaką ta ładowarka do niego jest w stanie wtłoczyć. Tak więc z pomiarów moich wynika, różnymi miernikami przy zastosowaniu zarówno złącza USB typ C i Power Delivery, jak i po podłączeniu z kablem zwykłym do złącza USB typ A, gdzie miałem ładowarkę Quick Charge 3.0, że maksymalnie co jestem w stanie wyciągnąć z tej ładowarki, to jest 10 W. Ja wychodzę z założenia, że ładowanie akurat mniejszym nieco prądem jest bardziej zdrowe dla baterii. Niemniej jednak, jeżeli chcecie ładować iPhone'y szybciej, to zdecydowanie to droga przewodowa, wtedy jesteście w stanie wyciągnąć do 18 W. Tutaj jest tylko standardowo 10, ale ja powiem Wam, że na co dzień swój telefon też ładuje maksymalnie 10 W i
No, mnie to akurat ten temat nie przeszkadza. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli będziecie stosowali tą ładowarkę w nocy, to na podstawie tej ładowarki jest zainstalowana dioda, która świeci się cały czas. W momencie podania zasilania, niezależnie czy jest na niej telefon, czy nie ma, czy się ładuje, czy się nie ładuje, ona cały czas świeci na biało. Tak więc jeżeli to ma komuś drażnić oko, to oczywiście można to wyeliminować, zaklejając tą diodę jakimś kawałkiem taśmy. Nie ma żadnego wyłącznika i nie ma możliwości innego wyłączenia tej diody. Podkusiło mnie, żeby zrobić eksperyment. Przyłożyłem zwykły androidowy telefon, który obsługuje Quick Charge i tutaj nie było problemu z rozpoczęciem ładowania, no ale oczywiście on się do tej ładowarki na mnie przysie. Zrobiłem również test na słuchawkach. AirPods Pro też uruchamiają się i też się ładują z tej opcji, aczkolwiek się oczywiście do tej ładowarki nie przysysają. Sam iPhone działa znakomicie, przysysa się za 100 na 100. On dzięki temu, że ma te magnesy, to automatycznie się tam ta cewka nadawcza energii i ta cewka odbiorcza energii się odpowiednio ustawiają względem siebie i to gwarantuje nam, że będziemy to ładowali możliwie najwyższą mocą. Reasumując, całe urządzenie wygląda bardzo przyjemnie. Jego cena, którą znajdziecie jak zwykle w opisie filmu, jest w miarę rozsądna. Tak więc przy tym stosunku ceny do oferowanej jakości według mnie wszystko jest ok. Pamiętajcie jeszcze o tym zamieszaniu z kablami, bo jeżeli macie iPhone'a, to macie przewód pewnie ze złączem Lightning, to tutaj go nie wepniecie. Jeżeli macie nową ładowarkę do iPhone'a ze złączem USB typ C, to również drugiej strony przewodu tego urządzenia nie wepniecie. Zakładam jednak, że pewnie każdy z nas ma po kilka różnych ładowarek od poprzednich urządzeń, które są wyposażone w złącze USB typ A, tak więc nie powinno być problemu. Zwróćcie tylko uwagę, żeby ta ładowarka była zgodna z technologią Quick Charge, tak żeby uzyskać jak najlepsze efekty, jak największą moc ładowania. To tyle na szybko. Zachęcam do komentowania, jeżeli używacie takie rozwiązanie. Napiszcie, jak się ono u Was spisuje. Tradycyjnie zachęcam Was również do oceny filmu, subskrypcji kanału i odwiedzania strony testhub.pl.